Cieszę się, że Państwo faktycznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Mamy no, specjalną okazję, bo jak Państwo zapewne wiecie, wczoraj odbyła się konwencja Platformy Obywatelskiej, konwencja programowa, na której przyjęty został dokument pod nazwą Deklaracja Programowa, nad którą pracowaliśmy przez ostatnich kilka miesięcy. Także w naszym regionie wykluwała się ta deklaracja. Przypomnę, że mieliśmy duże konferencje dotyczące funkcjonowania samorządów w Polsce, w Izbarku, także podsumowanie debaty ogólnopolskiej w tym zakresie w Olsztynie dosłownie parę tygodni temu. Polska obywatelska to Polska, w której chcemy, aby Polakom żyło się lepiej, to lepsze życie dla polskich rodzin. Posłużę się tutaj zgrabnym określeniem, porównaniem, które sformułował wczoraj Dariusz Rosati, mówiąc o lepszej Polsce, o lepszym życiu polskich rodzin, wskazując na to, że lepsze jest wrogiem dobrego, co no, w gruncie rzeczy oznacza, że ten nasz program Lepsze Życie jest wrogiem programu Dobra Zmiana, bo ta dobra zmiana niestety nie jest dobra. Mamy do czynienia z psuciem państwa, psuciem jego fundamentów. To jest kwestia tutaj podziału władzy chociażby, ale to, co się dzieje, jeśli chodzi o inwestycje dzisiaj, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, spadek tych inwestycji do nienotowanego od wielu lat poziomu, rewizja prognoz, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i w tym roku, i na rok przyszły, gigantyczne zadłużenie, rekordowy deficyt w tym roku i w roku przyszłym. No to, co się dzieje, jeśli chodzi o polską szkołę, jeśli chodzi o polską armię, jeśli chodzi o polską służbę zdrowia, pozycję Polski międzynarodową, to wszystko nas przeraża, ale to też mobilizowało nas do tego, aby przygotować tą deklarację programową. I o szczegółach parę słów. W tych najważniejszych obszarach chciałbym, żeby uczestnicy tej konwencji programowej mieli okazję się wypowiedzieć. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od Roberta. Robert Szewczyk, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Może zaprosimy, tak? Będzie nam lepiej. Dobrze, mam ściągę. Wartości. Jednym z filarów programu to, który nazywa się wartości. Wartości, dla których, na których Polsce Obywatelskiej najbardziej zależy. To artyści i twórcy. Dla nich musimy pamiętać, państwo, samorządy są często głównym mecenasem i sponsorem, ale niedopuszczalne są sytuacje, kiedy ingerujemy w przekaz artystów, w ich swobodę wyrazu i wolność wyrazu. Tego typu sytuacje są niedopuszczalne. Pamiętajmy, że w Polsce Polska Obywatelska mówi o jednym. Nie ma gorszego i lepszego sortu. Nasza historia ma nas łączyć, a nasza różnorodność ma być naszą siłą i tym, co nas wyróżnia. Polska to historia tolerancji i na tym opieramy nasze wartości, z których będziemy wywodzić program. Kolejny bardzo ważny punkt, filar programu Polski Obywatelskiej nosi tytuł Polska, Europa, Świat. Tak jak mówiłem wcześniej, oceniamy jednoznacznie pozytywnie nasze członkostwo w Unii Europejskiej. To jest filar naszego bezpieczeństwa ekonomicznego, naszej siły politycznej i naszej obronności. Ukierunkowanie oczywiście na też Stany Zjednoczone i NATO. Ale przyszłość Polski, bo o tym filarze chcę mówić, to przede wszystkim nowoczesna, dobrze zorganizowana szkoła, w której każdy uczeń odnajdzie się na miarę swoich możliwości i swoich marzeń o tym, kim chce i co chce robić w przyszłości. Nowe wyzwania cywilizacyjne, takie jak globalizacja,
taki jak terroryzm, drodzy Państwo, taki jak cyberterroryzm i wszystkie inne z tym związane, te nośniki cywilizacyjne, z którymi mamy do czynienia, powodują, że polska szkoła musi dostosowywać się do tych nowych wyzwań, bo polski uczeń w polskiej szkole musi wiedzieć, jak, kiedy i gdzie się zachować. Musi być pewny tego, co zrobi. A jak Państwo doskonale wiecie, to właśnie dzieci najlepiej umieją pomagać tym, którzy w danym momencie zachorują. Bo mamy tego przykłady cały czas podawane w mediach ogólnopolskich. Jak najmłodsze dzieci znakomicie radzą sobie w trudnych, stresujących czy stresowych sytuacjach. Polską szkołę trzeba zmieniać. Ale w polskiej szkole nie może być, proszę Państwa, podkreślam to z całą mocą, rewolucji. Polską szkołę trzeba zmieniać systematycznie, stopniowo, bardzo łagodnie przechodzić z jednego etapu w drugi. Bo rewolucja to naprawdę nie wiadomo, co z tego może wyniknąć. Platforma Obywatelska w filarze Przyszłość, który jest jednym z najważniejszych filarów naszego programu, zdecydowała i będzie pracować nad tym, by po pierwsze szkoła była nareszcie dostosowana rzeczywiście do potrzeb w całej rozciągłości tego słowa, do potrzeb ucznia, ma być nowoczesna, mniej teorii, więcej umiejętności, które pozwalają młodemu człowiekowi poruszać się w dzisiejszym świecie. Polska szkoła to także dobry system. Nie mamy złego systemu, proszę Państwa. Wszystkie wyniki światowe, europejskie pokazują, że nasze dzieci, nasi uczniowie, nasi licealiści, nasi gimnazjaliści są w czołówce olimpiad wszelkiego typu na świecie i w Europie. W związku z tym system nie jest zły, ale system co dekadę na przykład trzeba poprawiać, bo są nowe wyzwania. I w związku z tym Platforma Obywatelska uważa, że należy stworzyć nową ustawę o systemie oświaty pod nazwą Konstytucja Oświatowa. Dlaczego Konstytucja? By nikt, komu przyjdzie do głowy, co chwilę zmieniał system oświaty, bo system musi być trwały, wieloletni, bo wtedy dopiero są jego pozytywne efekty, tak jak w całym cywilizowanym świecie. Po drugie, Platforma Obywatelska uważa, że należy, i zrobimy to, powołać Krajową Radę Edukacji, proszę Państwa. To ciało, które będzie czuwało i koordynowało wiele spraw związanych z wdrażaniem systemu, z tym, co się dzieje w szkołach, z potrzebami nauczycieli, ale także będzie słuchało głosu rodziców. I po trzecie, niż demograficzny, drodzy Państwo, to ogromne zagrożenie w każdym, praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. Ale jeżeli chodzi o szkołę, to jest kapitalny plus z jednego względu. Nie likwidujemy szkół, a trzeba zmniejszać ilość uczniów w klasach. I to będzie robiła Platforma Obywatelska, jeżeli będzie jej to dane. Miejmy nadzieję, że tak. A więc nie likwidacja, a zmniejszanie ilości uczniów w klasie, bo wtedy nauczyciel może spokojnie pracować i z tymi wybitnymi, i z tymi troszkę mniej wybitnymi, po prostu z polskimi dzieciakami w polskiej szkole. I ostatnia kwestia, proszę Państwa, to testy. Przerobiliśmy te testy przez wiele lat. One mają swoje dobre, ale mają także i złe strony, bo nie może być tak, żeby uczeń po napisaniu testu 2 miesiące czekał na wyniki. Bo to jest po prostu, mija się z celem zupełnie. W związku z tym uważamy, Platforma Obywatelska uważa, że testy należy zamienić na inny rodzaj badania, badania poziomu ucznia, jego umiejętności. A poza tym, by nauczyciel w klasie nie pracował pod testy, aby pracował z uczniem. I ostatnia kwestia, którą chcę poruszyć, proszę Państwa, byłam jedną z wielu posłanek i posłów, którzy głosowali przeciwko powołaniu gimnazjów. Ale teraz po 17 latach powiem tak. Politycy, dajcie spokój gimnazjom, zostawcie w spokoju uczniów i nauczycieli, bo 17 lat pokazało, były trudne momenty, trzeba to poprawiać, ale naprawdę nie burzcie tego, co całkiem nieźle funkcjonuje, a jedynie poprawiajmy. Wspólnie poprawiajmy to, co jest dobre i co należy trochę poprawić.
Tyle o polskiej szkole, tyle o przyszłości państwa według Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że będzie dane nam to realizować. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Hadzina Ciule. Bardzo proszę, Przewodnicząca Hadzina Ciule. Takim bardzo ważnym panelem, nad którym długo członkowie Platformy Obywatelskiej dyskutowali, to sprawne państwo i państwo bliżej ludzi. Porządek demokratyczny i państwa prawa zapewnia w naszym systemie konstytucja. I bardzo ważne jest, żeby jej reguły były przestrzegane. Nad sprawnym funkcjonowaniem, używaniem konstytucji ma stać niezależny, prawdziwie niezależny Trybunał Konstytucyjny. I tutaj Platforma obiecuje, że jak dojdzie do władzy, to zmieni się wybór członków do Trybunału Konstytucyjnego tak, aby zapewnić ich niezależność. Czyli członków Komitetu, członków Trybunału Konstytucyjnego wybierać będzie Sejm i Senat, ale tutaj duża zmiana, kandydatów na tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego będą wybierać wszystkie rady wszystkich wydziałów prawa uniwersytetów prawniczych oraz rady sędziów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Platforma, gdy dojdzie do władzy, wpisze do konstytucji niezależność prokuratury generalnej. I to jest bardzo ważne. Platforma mówi nie dla inwigilacji. Państwo służy obywatelowi. CBA do likwidacji, bo dzisiaj w CBA rządzą i kierują nią politycy, a mamy wystarczającą ilość policjantów i sędziów, którzy są władni i mają właściwe kompetencje, żeby zapewnić nam, obywatelom, bezpieczeństwo. W związku z tym uważamy, że powinna ulec zwiększeniu rola Rzecznika Praw Obywatelskich. Kara w systemie prawnym naszego kraju ma być nieuchronna, ale musi być wzmocnione domniemanie niewinności obywatela. Obywatel nie może być w wolnym kraju, nie może się czuć zaszczutym. Druga część tego panelu to samorządy. Platforma jest za wzmocnieniem samorządów. Na czym to ma polegać, co proponujemy, co będziemy proponować? Będziemy proponować ograniczenie do dwóch kadencji, ale oczywiście w rozumieniu dwóch kadencji łącznie, rok po roku sprawowanym, prezydentów, burmistrzów, wójta, starosty oraz marszałka. Podstawą funkcjonowania regionu ma być, tak jak jest dzisiaj, zarząd województwa wraz z marszałkiem. Bardzo niepokoją nas dzisiaj trendy przenoszenia władz samorządów do władzy centralnej, czyli przenoszenie uprawnień dzisiejszego marszałka do wojewody. Absolutnie nie zgadzamy się na to, po prostu. Marszałkowie mają odpowiadać za rozwój, środki unijne i inwestycje, a wojewoda powinien sprawować tylko nadzór prawny albo zarządzać w okresach kryzysowych Urząd Wojewody. Opowiadamy się również za wzmocnieniem funkcji metropolitarnych miast. Uważamy, że powinny się duże centralne ośrodki wojewódzkie w kraju łączyć z gminami sąsiednimi, tak zwanymi obwarzankami, ponieważ stoimy na stanowisku, że razem, łącznie działać jest łatwiej, szczególnie jeśli chodzi o te małe gminy, które dzisiaj po prostu często są zagubione. Bardzo ważna dla samorządów jest również niezależność finansowa. I tutaj obiecuję, że gdy dojdziemy do władzy, stworzymy nowy kodeks finansowy samorządów. Co proponujemy? Proponujemy całe dochody z PIT dla samorządów, udział samorządów w podziale podatków VAT i efektywne dopasowanie dotacji i subwencji do rozdzielanych zadań
proporcjonalnie do wykonywanych przez nich, przez samorządy tych zadań. Dziękuję bardzo. Proszę, dziękuję. Łukasz Łukaszewski, bardzo proszę. Proszę. Dziękuję bardzo, panie pośle. No, jednym z naszych filarów projektu Polski Obywatelskiej jest lepsze życie. Lepsze życie jest to lepsza praca, czyli gospodarka, lepsze zarobki. Dzięki temu wszyscy będziemy mogli sobie sami zabezpieczyć swoją przyszłość i lepsze życie, tak jak jest w naszym programie. Jednym chcielibyśmy uwolnić tą energię, która w Polakach jest i odejść już od tej gospodarki centralnie sterowanej, która w tej chwili jest prezentowana przez rząd pani Szydło. Szanowni Państwo, postulatem głównym jest to jednolity kontrakt na zatrudnienie, który miałby docelowym na rynku pracy pokazywać, w jaki sposób docelowo na rynku pracy łączyć umowy cywilnoprawne i umowy na czas nieokreślony, gdzie podział równy urlopu oraz okresu wypowiedzenia byłby zawarty w tym jednolitym kontrakcie. Jednym z punktów również jest jednolity podatek, który będzie w ramach tego podatku uproszczenie systemu oraz odliczenia. Składka ZUS wpłacona tylko w przypadku, kiedy będą dochody podatnika. W innym przypadku ten podatnik nie będzie ponosił składek na ZUS. Oraz wsparcie dla osób podejmujących pracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rada Pokrzewska. Szanowni Państwo, jest to panel Obywatel Solidarność Społeczna, a więc dotyczy opieki społecznej i służby zdrowia. Gdy dojdziemy do władzy, na pewno wszyscy nasi obywatele, którzy będą tego potrzebowali, dostaną tak zwany czek dla rodziny. Czek dla rodziny to jest coś takiego, że osoby posiadające w rodzinie dzieci chore czy starsze osoby wymagające opieki będą mogły same wykorzystać te pieniądze, dodając je do usług czy rehabilitacyjnych, czy innych, które są niezbędne, czy nawet opłacenia osoby z rodziny danym czekiem. Poza tym wprowadzimy bon, tak zwany bon na leki, co najmniej 200 zł. I ten bon nie będzie tylko dla osób 75+, on będzie dla wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy na leki. Także wprowadzimy platformę telemetryczną. To jest platforma, która będzie umożliwiała szybsze rejestrowanie się do lekarza, będzie możliwość konsultacji z lekarzem, będzie również możliwość przekazywania wyników badań bezpośrednio do kilku lekarzy, którzy opiekują się danym pacjentem. Oczywiście 500+ będzie poprawione, wszystkie dzieci otrzymają 500+. Wprowadzimy opłatę na in vitro, za in vitro, które w tej chwili zostało zniesione. Uważamy, że gdy dojdziemy do władzy, to powinno ponownie zafunkcjonować. Także edukacja cyfrowa dla seniorów. Bardzo ważna jest dla nas grupa starszych osób, seniorów. Wiemy, że społeczeństwo się starzeje i tutaj będzie tak zwana platforma cyfrowa. Przypominam Państwu, myśmy też wprowadzali tak zwani latarnicy. Tu chcemy to rozszerzyć i nauka dla seniorów. Bardzo ważną sprawą jest wprowadzenie, to jest coś takiego nietypowego, urlopu aktywizacyjnego. Jest to urlop dla osób w wieku po 45-50, po około pół roku. To ma być urlop, który będzie nie tylko na podratowanie zdrowia, ale także na tak zwaną aktywizację, czyli taką nawet szkolenia i poprawę swoich możliwości na rynku pracy. Oprócz tego jeszcze, jeżeli chodzi o nasze propozycje, mamy także propozycje przywrócenia, to już mówiłam, finansowania i chyba
najważniejszą sprawą może, chociaż która już częściowo istnieje w samorządzie, ale teraz chcemy to wprowadzić, to jest tak zwane powoływanie rad seniorów. To będzie odgórnie, ustawowo, każde i nie tylko samorząd, ale również województwo będą wprowadzały tak zwane rady seniorów, które będą decydowały o tym, co powinno być w ich sprawach podejmowane. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak na wstępie powiedział Pan Poseł Janusz Cichoń, jesteśmy po pierwszym, po pewnym etapie. Za nami kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt spotkań w całej Polsce, dzięki którym, dzięki tym dyskusjom otworzyliśmy kierunki programowe. Ale musimy wiedzieć i musimy o tym informować, że to jest tak naprawdę zakończenie pierwszego etapu. Kolejnym etapem jest dyskusja. Są to tylko i wyłącznie kierunki, czy są to aż kierunki programowe, które w znakomitym sposób przedstawili moi szanowni koleżanki i koledzy. Teraz jest to czas, żeby na ten temat dyskutować. Będzie to bez wątpienia przedmiotem dyskusji na naszych klubach obywatelskich w całej Polsce. Oczywiście cały czas będziemy reagowali, my cały czas będziemy monitorowali sytuację i będziemy dostosowywali nasze kierunki do tego, do obecnej sytuacji. Szanowni Państwo, w wielu dziedzinach nie ma gotowych rozwiązań, ale w niektórych przypadkach czasami wystarczy uwolnić potencjał, energię, która gromadzi się w samorządach, w przedsiębiorcach, w rodzinach czy w obywatelach, a czasami wystarczy dać działać inicjatywom społecznym, obywatelskim i gospodarczym. Wolna, obywatelska Polska umie i będzie umiała się rządzić, ale pierwszym etapem, który bez wątpienia musi nastąpić, jest czas porządkowania, czyli tego po tym, co obecny rząd nam zafundował, dopiero później zafunduje. Dopiero później będziemy mogli wdrażać nasz program. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze Jarek, bardzo proszę. Platforma Obywatelska przywróci mały ruch graniczny z obwodem Kaliningradzkiej Federacji Rosyjskiej. Tutaj na Warmii i Mazurach szczególnie dobitnie brzmi alternatywa. Polska europejska albo Polska pisowska. Przywrócimy mały ruch graniczy z obwodem kaliningradzkim. Olsztyn jest też dobrym przykładem niedoskonałości programu 500+. W ewidencji ludności na koniec ubiegłego roku w Olsztynie odnotowano 31 tysięcy dzieci do 18 roku życia. Świadczenie 500+ dostaje w Olsztynie około 13 tysięcy dzieci. To jest około 40%. To znaczy, że około 18 tysięcy dzieci w Olsztynie jest pozbawione tego świadczenia. Platforma Obywatelska złożyła zobowiązanie. Zmienimy to. Nie ma powodu do wykluczania ze wsparcia programu 500+ pierwszego dziecka w rodzinie. Nie ma powodu, aby samotna matka, która wychowuje dziecko, pracuje w jakimś wielkopowierzchniowym sklepie, żyje na stacji z dzieckiem, była pozbawiona tego świadczenia. Platforma Obywatelska zmieni ten program, wprowadzi sprawiedliwe zasady wsparcia. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy na tym prezentację deklaracji programowej Platformy Obywatelskiej. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, oczywiście jesteśmy do Waszej dyspozycji. Bardzo proszę. Proszę Państwa, trudno oprzeć się wrażeniu, że Platformy Obywatelskiej w Olsztynie nie ma. Co w tym zakresie Państwo chcecie zrobić? Jak chcecie docierać do ludzi, jak chcecie ich przekonywać? Macie Państwo najlepszy dowód, że jesteśmy, tak? No, po długiej nieobecności. Jesteśmy, będziemy, mogę powiedzieć też, być może wynikała ten niedostatek naszej obecności z faktu, że pracowaliśmy mocno nad naszym programem, ale organizowaliśmy szereg spotkań, które miały służyć wypracowaniu i weryfikacji także podstawowych test, jeśli chodzi o tą naszą deklarację programową. Przytaczałem nawet konkretne wydarzenia, które tu miały miejsce. Dzisiaj otwieramy się na dyskusję, wychodzimy do Polaków, także do Olsztynian. Platforma Obywatelska w Olsztynie zaczyna także konsultacje i informowanie na dobrą sprawę mieszkańców Olsztyna, Warmina o tym, co zamierzamy zrobić, jak wyobrażamy sobie Polskę pod naszymi rządami, wierząc w to, że tak się stanie już niebawem, przy okazji kolejnych wyborów
parlamentarnych. Wiemy też, o czym mówiliśmy parokrotnie tutaj, to wybrzmiało, że mieli co naprawiać, to już widać go w ruchu. No ale skąd weźmiecie na to pieniądze, bo można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z takim festiwalem zobowiązań podobnych do festiwalu, który zafundował nam PiS w czasie kampanii wyborczej. Nie, chodzimy po ziemi. To jest to, co ciągle także powtarzamy. Platforma Obywatelska jest partią, która się zachowuje racjonalnie. Jeśli składamy deklaracje, to one są obliczone na możliwości, jakie generuje polska gospodarka, bez nakładania nadmiernych obciążeń dla obywateli. To jest kwestia też innego ukierunkowania środków, które są w dyspozycji państwa. To są nasze priorytety i na te kwestie, o których tutaj mówiliśmy, środki muszą się znaleźć w pierwszym rzędzie, być może kosztem innych zadań, mniej istotnych z naszego punktu widzenia, ale mniej istotnych z punktu widzenia interesu polskich rodzin. Bo przypomnę, ten zasadniczy cel, jaki chcemy osiągnąć, to lepsze życie polskich rodzin. A kto jak kto, ale najlepiej opiniowy minister finansów.